Serdecznie Państwa witam. Ja się ogromnie cieszę na to, że mogę dzisiaj spotkać się z Państwem, pośpiewać trochę moich piosenek. Publiczność była bardzo chłonna, była wrażliwa, była uśmiechnięta, była wzruszona. Znaczy najlepsza publiczność na świecie. A ja chcę dodać, że dla publiczności z Lubawki występujesz tak samo, jak dla publiczności na przykład w Krakowie czy w Sandomierzu. Albo w Paryżu, bo tam też występowaliśmy. Tak samo. Znaczy tak, z takim samym założeniem, żeby zrobić wszystko na miarę swoich możliwości. Oczywiście. Żeby publiczność wyszła z dobrymi bardzo wrażeniami. I zdarza się, że publiczność w takiej miejscowości jak Lubawka bywa bardziej wrażliwa i pięknie reagująca niż publiczność w jakimś dużym mieście, na przykład w Londynie. Też tak było. Co ty mówisz, kiedy w Londynie byliśmy ostatnio 20 lat temu? Ale byliśmy. Mnie się Lubawce podoba bardziej. I to na L, to na L, masz rację. Mnie też Lubawce się podoba bardziej. Wszystko może się stać, proszę Państwa, i po 20 latach przerwy w nagrywaniu piosenek z płyt z nowymi piosenkami, bo to prawie 20 lat minęło rzeczywiście, zaczęliśmy w takim tempie te płyty nagrywać z panią Włodzimierzem Korczem, że 2 lata temu ukazała się jedna, no właściwie jak najnowsza, ciągle była najnowsza, już nie jest najnowsza, bo w marcu w tym roku ukazała się kolejna płyta i ja tu właściwie zdradzę Państwu, że to za sprawą dużej wytwórni fonograficznej, która nagrywa na ogół młodych wykonawców obiecujących. Ta wytwórnia duża zaliczyła mnie w poczet młodych wykonawczyń właśnie. Mówię, czy są kary? Obiecujących. I podpisała ze mną kontrakt na 3 płyty, więc cieszę się bardzo tą sprzed 2 lat. Jeszcze bardziej cieszę się tą, która się okazała 22 marca. Ale tu trochę płyt przywiozłam, jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę, to mamy Złoty Szamaster tutaj i udokumentujemy naszą obecność. Tylko jedno chcę powiedzieć, że nie wpisałam się w trend obowiązujący właśnie wśród młodych piosenkarzy. Mianowicie taki trend, że teraz każda Kasia sama sobie pisze piosenki.
Więc ja tych z Państwa, którzy są zwolennikami takich piosenek, jak ja śpiewam, uspokajam, że nie napisałam ani jednej piosenki. Śpiewam teksty paru znakomitych autorów i jednego niezłego kompozytora. Jak nagrałam płytę dwa lata temu, była wydana ostatnio w marcu premiera, także z wielką radością śpiewam, dołączyłam do repertuaru bogatego bardzo, aż mi żal w ogóle, że chcąc koncert musiał być strasznie długo trwać, gdybym chciała śpiewać wszystkie piosenki z mojego repertuaru, które kocham, a te najnowsze to dopiero, ale cieszę się bardzo, że je mam, że wytwórnia presję wywiera, żeby te płyty powstawały. Pan Kort w związku z tym robi co może, zwija się w mękach. Cierpi i pisze. Dwa lata, 24 piosenki. Kto to słyszał? No właśnie, my słyszymy teraz wszyscy. Męczennik. Także w dobrym okresie takim jest od już jakiegoś dłuższego mocno czasu jesteśmy. Ale usłyszałem, że Państwo pierwszy raz w Lubawce i podobały się okolice nasze tutaj Karkonosze. Okolice macie nadzwyczajnie. Dojazd tutaj strasznie mnie denerwował, dlatego że musiałem jechać szybko, bo byliśmy odrobinę spóźnieni, a dookoła były takie widoki, że tylko Majewska mogła podziwiać, a ja po prostu tylko słyszałem, jak ona się zachwyca. I to było bardzo przykre. Tutaj sprzedaż każde słowo i każdą myśl. Możesz tu swój kram przychować, choćby i dziś. Ogarnie cię, jaskrawy ludzki tłum. Przekomarzanie jazdą z wielki szum. Bo jedno wiemy, że na świat